Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę są wprost wymarzone. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a ze mną na stanowisku komentatorskim jest Jacek Laskowski. Przed nami spotkanie Ligi Weekendowej FIFA Ultimate Team. Udane występy mogą przynieść graczom naprawdę atrakcyjne nagrody. Prawdziwe widowisko przed nami. Mam nadzieję, że będziemy tu dziś mieli co oglądać. W lidze weekendowej naprawdę jest o co walczyć, więc drużyny poważnie podchodzą do tych rozgrywek. Oby przełożyło się... Messi! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Ach, niecelnie. Taki strzał z woleja, bardzo widowiskowy. Gdyby tylko trafił w światło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to inaczej. Uderzenie chyba lekko spóźnione. Efekt mizerny. Lionel Messi. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. To już 300 jego występów w barwach tego klubu. Musi mu się naprawdę wyjątkowo dobrze grać w tym klubie, skoro pozostał w nim na całe 300 meczów i nic nie wskazuje na to, by miał się przenosić. Co teraz zrobi? Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Dembele. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Krótko rozegrany rożny. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Mają teraz trochę miejsca. Czy zdołają zagrozić bramce? Dobrze, ucieka obrońcom. Teraz. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Dobra interwencja we własnym polu karnym. Cristiano Ronaldo. Ładnie, prostopadłe zagranie. Zaryzykował, ale z ogromnym wyczuciem przejął piłkę. Fantastycznie sobie poradził, prawda? Czy będzie prowadzenie? Doskonale przerwał tę akcję, już po strachu. Benzema. Karim Benzema. Jest szansa na groźną akcję. Ależ to była okazja. Szkoda, nie padł z niej gol. Wynik wciąż bezbramkowy, ale pewnie długo już tak nie pozostanie, oby tylko nie zeszło z nich powietrze. Na razie wygląda to obiecująco. Williams. Jordi Alba naciskany przez rywala. Mocne, udane wejście. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Karim Benzema. Morales. Williams. No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Dobre to prostopadłe podanie. Minął obronę, przejął piłkę. Gol! Piłka w siatce! Griezmann! Doskonale się tam znalazł. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Williams. Świetne podanie za plecy rywali. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. No, próbuje zabrać rywalowi piłkę Ramos. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Antoine Griezmann. Williams. Dobra okazja do oddania strzału. Ach, tuż nad poprzeczką. Znakomicie próbował przechytrzyć bramkarza. Delikatnie, ale troszkę przesadził. Byłaby fantastyczna bramka, gdyby zdołał zmieścić tę piłkę pod poprzeczką. Griezmann.
Jordi Alba. Piłka u Giggsa. Dośrodkowuje. Ronaldo. Ma teraz szansę. Kiepskie krycie, no i napastnik teraz urywa się obrońcy. Griezmann z wyczuciem. Bramkarz pewnie chwyta. Lionel Messi. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Cristiano Ronaldo. A już miałem nadzieję na bramkę. Tymczasem rozpocznie bramkarz. Przyjrzyjmy się jeszcze raz sytuacji, po której padł gol. Przy piłce Rivaldo. Antoine Griezmann. Karim Benzema. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Zostawił za sobą trochę. Williams! Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Nie ma gola, pudło mimo błędu bramkarza. Jak można nie trafić z takiej odległości? Arturo Vidal. Lionel Messi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dobrze, z piłką. Cristiano Ronaldo! Przegrywali dwoma bramkami, ale to już przeszłość. Jeszcze jeden gol i będzie znowu remis. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Może spróbować szczęścia. Dobra interwencja we własnym polu karnym. Ależ przeczytał to jak profesor. Dembele. Lionel Messi. Messi przed do przodu. Zaraz może być remis. Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Przy piłce Rivaldo. Niestety, strata piłki. Antoine Griezmann. Messi. Koledzy z zespołu zawiedzeni. Messi nie trafia. Czasami nawet taki wirtuoz jak argentyński snajper zawodzi. No i nadal przegrywają jedną bramką. Rivaldo. Ronaldo. Messi przed szansą. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Cristiano Ronaldo. Pusta bramka. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. No, widać wyraźnie w powtórce, że miał łatwą sytuację do strzelenia tego gola. No, ciężko było tego nie wykorzystać. No i mamy wyrównanie 2-2. Number 7, Cristiano Ronaldo. Ryan Giggs. Cristiano Ronaldo. Dobrze, przebił się. Doskonale zachował się Ter Stegen. Nie dał się pokonać w groźnej sytuacji. 4 bramki w pierwszej części meczu. Mamy remis 2-2. A jak twoim zdaniem zagrał Cristiano Ronaldo w pierwszej połowie meczu? Świetny występ, 2 bramki. Szkoda tylko, że obrona się nie spisała i po pierwszej połowie zaledwie remisują.
I druga połowa meczu Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Ruszyli. No, jestem ciekaw, jak trenerzy zareagują na boiskowe wydarzenia. Przerwa w meczu często sprawia, że obraz gry zmienia się dramatycznie. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Mamy dzisiaj bardzo żywy mecz. Dużo się dzieje. Mamy walkę, mamy strzały, mamy bramki. Remis tylko pokazuje, jak wyrównane jest to spotkanie. Tu... Ale szansa na prowadzenie. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Gol! Niesamowite uderzenie Lionela Messiego. To jest dopiero talent z prawdziwego zdarzenia. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Lionel Messi. Vidal. Morales. Gerrard. Williams. Sergio Ramos przejmuje piłkę. Williams. A teraz... No, dobre podanie. Może coś z tego będzie. Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Adama. Williams. Prostopadłe podanie od Karima Benzemy. Morales. Karim Benzema. I teraz bardzo ważny przechwyt. Zobaczymy, co teraz zrobi. Może stąd strzelać! I kolejne trafienie. Przewaga coraz bardziej widoczna. Nie wiem, czy rywale się podniosą. Dwa szybkie ciosy. Przeciwnik w szoku. W tej chwili jest 4-3. Oba zespoły walczą z pełną determinacją. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Nie bez przyczyny skupiamy uwagę na tym zawodniku. Jest chyba najlepszy na boisku. To prawda, rewelacyjnie wszedł w ten mecz. Świetna postawa, często przy piłce. Doskonale prowadzi grę. Można to zaobserwować na tej mapie jego kontaktów z piłką, a i udziela się też z przodu, co widać po asyście. Ma piłkę, co teraz zrobi? Znowu świetnie odebrał piłkę, jest dzisiaj nie do przejścia. Lionel Messi. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Niestety, strata piłki. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Słynie z dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Cristiano Ronaldo jest z piłką, coraz bliżej pole karne. Zobaczmy, co zrobi. Rivaldo! Bramkarz pewnie łapie piłkę. Dembele. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Williams. Karim Benzema. Arturo Vidal. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobry mecz tego zawodnika. Kolejny raz przejmuje piłkę. Wychodzą do kontrataku. Lionel Messi. Messi przed do przodu. Ronaldo. Rivaldo! Jak rozwinie się ta akcja? Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Williams.
I tak oto tracą piłkę. Przedarł się przez obronę. Ryzykował, ale pewnie odebrał. Messi. Ach, teraz znakomity przechwyt. Mogą ich teraz skontrować. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Piłka w siatce, haha. Obrońcy wciąż zachodzą w głowę. Co tam się właściwie stało? Nie tracili... Czasu po przechwycie od razu poszli z kontrą. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. To wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzele mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. 5-3, wynik iście hokejowy. Słabo prezentują się obie formacje obronne. Przejął tę piłkę, a mogło być niebezpiecznie. Cristiano Ronaldo. I po odbiorze strata piłki. Niezwykle niebezpieczna sytuacja. Świetna obrona. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Zobaczymy, co teraz zrobi. Z tej pozycji może uderzyć. Jakimś cudem to... obronił. Nie wiem jak ty, ale jestem w szoku. Piłka dośrodkowana z rogu, ale jednak nic z tego nie wyszło. Ostatnie 6 minut meczu właśnie się rozpoczęło. Mają teraz szansę na kontratak. To zagranie dobrze rokuje. Doskonale to teraz wybił. Niebezpieczeństwo zażegnane. Bardi. Adama. Uwaga, ma tam trochę miejsca. No może teraz. No nie, co to było, no? Próbował uderzyć technicznie, ale najwyraźniej z techniką u niego jest w tej chwili nie najlepiej. Była doskonała sytuacja, a teraz jest ogromny zawód kibiców. Vidal. Ma piłkę, co teraz zrobi? Jordi Alba. Messi. Lewandowski. Neymar próbował, ale kończy się stratą. Na piłkę, co z tego wyniknie? Dobrze prowadzi piłkę. Dobra okazja do oddania strzału. Ładnie pomyślane. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Gwizdek i koniec meczu. Mocne udane wejście.